Staram się żyć sezonowo, ale kiedy już jest koniec zimy, z utęsknieniem czekam na wiosnę, to potrzebuję troszeczkę szaleństwa. I dzisiaj postanowiłam przygotować coś, czego jeszcze nigdy nie jadłam, a będzie to bimi w sosie z koziego sera, z suszonymi pomidorami, z orzechami, z miodem z mniszka lekarskiego i z sosem tamaryndowca. Dodam jeszcze marakuję, a jak to wszystko skomponuję, to serdecznie zapraszam. A zapewniam, że będzie co oglądać i później możecie sobie przygotować to wszystko u siebie w domu. Te zielone gałązki to bimi, są warzywami podobnymi z wyglądu do zwykłych broku. Mają łodygę jak szparagi i rzeczywiście smakują jak szparagi. A tak naprawdę jest to krzyżówka brokuła z chińską kapustą. I jeśli nie możecie dostać bimi, to spokojnie możecie wykorzystać tutaj brokuły. Ja mam miodek z mniszka lekarskiego, ale można go zastąpić zwykłym miodem. Mam sos z tamaryndowca i możemy go zastąpić na przykład dżemem porzeczkowym bądź jakimkolwiek innym dżemem. Swoją przygodę kulinarną zaczynamy od przyrządzenia sosu. Oliwa z oliwek, wrzucam czosnek. Czosnku nie męczymy długo, tak żeby nam się nie przypalił, ponieważ będzie gorzki. Dolewamy białego wina. U mnie to wino to moje dzieło, więc ono zupełnie białe nie jest. Wino powinno teraz odparować, a ja w międzyczasie pokroję ser kozi, który będę wykorzystywała właśnie do sosu. Pokroję go w kostkę i wrzucam go do sosu, żeby mi się rozpuścił i stworzył taką gęstą konsystencję, taką konsystencję sosu. Część sera koziego zostawiam, żeby na końcu dodać do sałatki. Ja uwielbiam dania na ostro, więc zawsze, prawie do każdego dania, dodaję ostrą papryczkę. Ogólnie kupuję sobie ostre papryczki i wrzucam do zamrażarnika i kiedy potrzebuję, to sobie taką ostrą papryczkę wyjmuję. Nie wyobrażam sobie tego dania bez suszonych pomidorów, więc takie dwie części suszonego pomidora kroję w takie nieduże kawałki. Wracamy do sosu. Wino odparowało. Dodaję ser kozi, dwie łyżki śmietany. Jeśli będzie Wam się wydawało, że ten sos jest zbyt gęsty, to możecie dodać bulionu warzywnego. Jeśli nie macie, dodajcie zwykłej wody. Sos jest tak aromatyczny, tak intensywny, że naprawdę woda tutaj nie zaszkodzi. Ja uwielbiam sosy, które są takie bardzo wyraziste, więc dodaję zielony marynowany pieprz. Jeśli nie macie, ponieważ wiem, że ciężko dostać zielony marynowany pieprz, nie musicie tego dodawać. Można dodać na przykład świeżo zmielonego pieprzu. Do mojej sałatki dodam marakuję. Przy okazji chciałabym Was serdecznie zaprosić na krótkie filmy. Są to krótkie materiały, w których opowiadam, jak rośnie dana roślina, jak ją jemy, do czego możemy ją wykorzystać i jakie ma właściwości zdrowotne. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie zapraszam Cię do naciśnięcia przycisku subskrybuj. Moje bimi ląduje w osolonej wodzie i tego warzywa nie gotujemy długo. 2 minuty w zupełności wystarczy. Na szybko tylko dodam, że bimi zawiera duże ilości glukozynolanów. Są to związki chemiczne, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Również zawierają dużo synigryny, która wspomaga eliminację komórek przedrakowych. Notabene synigryna jest również w naszym chrzanie. I jest to jeden z najcenniejszych składników chrzanu. Poza tym bimi zawiera bardzo duże ilości potasu, cynku, kwasu foliowego, manganu, żelaza, witamin z grupy B. Teraz, kiedy wyłożyłam roślinę na talerz, to zatęskniłam za pędami chmielu, za takimi świeżymi pędami chmielu. Jak przyrządzić pędy chmielu? Film już na moim kanale, umieszczę link w opisie filmu. Naprawdę zobaczcie, przygotujcie się do tego, bo to jest po prostu przepyszne danie, a wkrótce wiosna.
i chmiel, kiedy ruszy, to te młode pędy chmielu, które możemy wykorzystać do zrobienia sałatek, do przygotowania różnych potraw, one są bardzo krótko. Chociaż kiedy się pojawią, to ja na pewno Was o tym poinformuję. I przyrządzę dla Was pędy chmielu w szynce parmeńskiej. I jeszcze coś dodam, ale teraz nie będę zdradzała tej tajemnicy. Moje bimi polane sosem. Teraz układam suszone pomidory, ostrą papryczkę, ser kozi pokrojony w kostkę. Układam marakuję. Marakuję możecie wyjąć łyżeczką i umieścić na kawałkach sera. Ja jednak zdecydowałam, że marakuję po prostu w kawałkach umieszczę na talerzu. Miałam taki pomysł, żeby wydrążyć środek marakuji i umieścić po prostu w sałatce. Niemniej jednak ze względu na przepyszny sos tamaryndowy zrezygnowałam z tego zamiaru. A jak zrobić taki sos? Film już u mnie na kanale. Za chwilę jeszcze dodam miodek z mniszka lekarskiego i połączenie sosu z serem kozim, tamaryndowca i miodu z mniszka lekarskiego to jest po prostu niebiańskie doznanie. Oczywiście pamiętajcie, że nie musicie mieć wcale tych samych produktów, żeby uzyskać podobny efekt. Tak jak mówiłam wcześniej, miód z mniszka lekarskiego możecie zastąpić zwykłym miodem, tamaryndowca zwykłym dżemem porzeczkowym, natomiast bimi brokułami. Do sałatki dodałam kapary. Produktów, które możemy dodać, jest bardzo dużo. Mogą to być jeszcze oliwki. Świetnie komponowałyby się tutaj też ziarna granatu, pestki słonecznika i dyni. Ja dodałam jeszcze na koniec orzechy. Orzechy można dodać w całości, można je pokroić, można też podsmażyć je na oliwie z oliwek. Ale to tak naprawdę tylko lewa, prawa i na talerz. Moja sałatka przygotowana. Zachęcam Was do takich wariacji. Szukajmy różnych smaków. Zachęcam do odkrywania, jak smakuje świat. Żebyśmy nie zamykali się w naszych szufladkach, tylko każdy dzień odkrywali na nowo. A ja postaram się Wam to umożliwić poprzez moje filmy i zachęcam Was, odkrywajcie świat razem ze mną. Teraz Wam bardzo dziękuję. Jeśli podobał Wam się film, poproszę o łapki w górę i koniecznie napiszcie mi, czy jedliście bimi, tamaryndowca i marakuję. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.